Malowanie na treskowe z zastosowaniem sprężonego powietrza to bardzo szybka i wydajna metoda. Pozwala zaoszczędzić czas operatora i zmniejszyć zużycie materiału przy jednoczesnym zwiększeniu jakości krycia. Aby zacząć malować na treskowo, potrzebujesz kilku podstawowych urządzeń i akcesoriów, pośród których kluczowy jest oczywiście kompresor. Ten film dotyczy kompresorów do malowania na użytek domowy, garażowy oraz profesjonalny, gdzie wymagane jest uzyskanie wysokiej jakości powierzchni. Malowanie na treskowe czy lakierowanie? Zanim opowiem o tym, jaki jest optymalny kompresor do malowania, przedstawię Wam pewną ciekawostkę, jaka jest różnica pomiędzy malowaniem a lakierowaniem natryskowym. Malowanie natryskowe dotyczy każdego rodzaju malowania przy użyciu sprężonego powietrza. Malujemy takie powierzchnie jak ściany i sufity budynku, konstrukcje stalowe, płoty lub inne powierzchnie, do których używa się różnego rodzaju farb. Lakierowanie natomiast przy użyciu pistoletów na sprężone powietrze to bardzo wyrafinowany proces, który wymaga pewnej wprawy. Do lakierowania używa się baz, podkładów, lakierów. Pracę wykonuje się zazwyczaj etapowo. Aby prawidłowo malować natryskowo, trzeba zadbać o czynniki takie jak parametry kompresora, filtracja sprężonego powietrza, środowisko pracy, higiena operatora i wiele, wiele innych. Ten film dotyczy doboru kompresora do malowania różnych powierzchni. A więc jaki kompresor wybrać? Im lepsza jakość sprężonego powietrza, tym lepsza jakość malowania. Kompresory śrubowe i łopatkowe, które emitują mniej oleju do układu, produkują czystsze sprężone powietrze niż kompresory tłokowe. Nie jest to jednak problem, ponieważ poprzez proces uzdatniania sprężonego powietrza możemy uzyskać odpowiedniej jakości powietrze do malowania z każdego typu kompresora. Na jakie parametry kompresora warto zwrócić uwagę? Podstawowe parametry, jakie należy wziąć pod uwagę, to ciśnienie, wydajność i pojemność zbiornika. Dobieramy je odpowiednio do zapotrzebowania pistoletu, jakim będziemy pracować lub sumarycznego zużycia powietrza przez pistolety, jeśli pracuje jednocześnie więcej operatorów. Większość kompresorów dostępnych na rynku wytwarza ciśnienie na poziomie minimum 6 bar, co jest ciśnieniem w zupełności wystarczającym do malowania natryskowego. I tak przed samym pistoletem redukujemy to ciśnienie do niższego. Wydajność to dosłownie ilość sprężonego powietrza, jaką jest w stanie zapewnić nam kompresor. Wydajność najczęściej określa się w litrach na minutę. Tak jak w przypadku innych narzędzi pneumatycznych, trzeba sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie powietrza Twojego pistoletu i dobrać kompresor o wydajności zapewniającej mu stabilną pracę. Poza tym, w przypadku malowania, im większy zbiornik, tym lepiej. Pamiętaj jednak, że ze 150-litrowym zbiornikiem trudno będzie manewrować. Dlatego też dla użytkowników pracujących w terenie, gdzie ważna jest mobilność, polecam kompresory z małym zbiornikiem 24 litry, ale o wydajności efektywnej powyżej 300 litrów na minutę, najlepiej zasilane napięciem 230 V, który jest bardziej dostępny w terenie. Moc silnika 2,2 lub 3 kW. W przypadku, kiedy pracujemy tam, gdzie nie jest dostępne zasilanie elektryczne, możemy rozważyć zakup kompresora spalinowego. Dla sporadycznych użytkowników warsztatowych polecam zbiornik o pojemności od 50 do 100 litrów z silnikiem od 1,5 do 2,2 kW. Warto też pamiętać, że nie opłaca się kupować najtańszych kompresorów i lepiej wydać więcej, żeby mieć potem spokojną głowę o trwałość i obsługę posprzedażową. Dla lakierników samochodowych i malarni frontów meblowych zalecam kompresor zasilany napięciem 400 V o mocy minimum 3 kW. Wydajność efektywna na poziomie minimum 300 litrów na minutę oraz zbiornik minimum 150 litrów na minutę będą w zupełności wystarczające. Mówimy o parametrach, oczywiście na jedno stanowisko pracy. Jeśli operatorów jest więcej, należy uwzględnić dodatkowo sumaryczne zużycie powietrza dla pistoletów i innych urządzeń pneumatycznych oraz współczynnik jednoczesności użytkowania. Dobieramy wtedy kompresor o wydajności o 600 litrów na minutę wzwyż ze zbiornikiem o pojemności około 1/3 wydajności. Na przykład dla wydajności 600 litrów na minutę zalecany zbiornik to 200 litrów. A jak z dodatkowymi akcesoriami? Poza pistoletem i kompresorem będziesz potrzebować jeszcze kilku drobiazgów. W pierwszej kolejności skupimy się na filtracji sprężonego powietrza. Kompresory tłokowe czasem posiadają na wyposażeniu filtr wstępny oraz w większości przypadków reduktor ciśnienia. Jeśli kompresor nie posiada na wyposażeniu, to potrzebny Ci będzie podstawowy separator cyklonowy z filtrem, tak zwany filtr wstępny, który usunie ze sprężonego powietrza większość wody, cząstek stałych i zanieczyszczeń olejowych. Takie urządzenie postaraj się zamontować jak najbliżej pistoletu natryskowego, aby zminimalizować zjawisko skraplania się wody za filtrem.
Do malowania nieprecyzyjnego takie rozwiązanie w zupełności wystarcza. Do lakierowania zaleca się zastosowanie za filtrem wstępnym osuszacza ziemniczego, który zapewni odpowiedni punkt rosy i zapobiegnie skraplaniu się wody w instalacji, przewodach lub na dyszy pistoletu. Dodatkowo za osuszaczem montuje się filtr dokładny składem 0,01 mikrona, który usuwa pozostałości oleju i cząstek stałych. Jeśli chcemy wykorzystać sprężone powietrze do oddychania, należy dodatkowo zamontować filtr węglowy, który pochłania smak i zapach sprężonego powietrza. Aby w łatwy sposób sprawdzić, czy w Twoim sprężonym powietrzu jest wilgoć, możesz wykonać test lusterka, dmuchając na nie powietrzem. Jeśli pojawią się na nim krople wody, to oznacza, że możesz mieć problem z uzyskaniem odpowiedniej jakości powierzchni lakierowanej. Pamiętaj, że przy lakierowaniu warunki pracy mają naprawdę duże znaczenie. Nasi klienci, nawet kiedy mają sprężone powietrze odpowiedniej klasy, czasami mają problem z uzyskaniem odpowiedniej jakości powierzchni. Zdarzały się przypadki, że powodem oczek na lakierze był krem na rękach osoby, która szlifowała powierzchnię. Inny przypadek to lakier do włosów u jednej z pracowni lub 50 metrów oddalony samochód, który ktoś inny czyścił po prostu plakiem. Kolejnym elementem potrzebnym do malowania jest wąż lub przewód ciśnieniowy, który doprowadza powietrze z kompresora do pistoletu. Odradzam tutaj stanowczo przewody spiralne i polecam dobrej jakości elastyczny wąż ciśnieniowy. Na użytek pistoletu lakierniczego w zupełności wystarczy wąż o średnicy 6 lub 9 mm. Ważne, żeby nie był to słabej jakości wąż, ponieważ może zacząć twardnieć i pękać. Szybko złącza bezpiecznego rozłączania zapewnią Ci lepszą szczelność, większy komfort i bezpieczeństwo pracy, a poza tym prawdopodobnie już nigdy nie będziesz musiał ich wymieniać. Malowanie natryskowe to znakomite poszerzenie Twoich możliwości. Przy wprawnej ręce można osiągnąć naprawdę ciekawe efekty. Pamiętaj, że malowanie natryskowe to nie jedyne zastosowanie kompresora. Może on posłużyć jako zasilanie mnóstwa innych urządzeń pneumatycznych, które znajdziesz w swoim garażu, warsztacie lub po prostu zakładzie pracy.